Głównym punktem programu pierwszego dnia 10. edycji Suwałki Blues Festiwalu będzie koncert Martyny Jakubowicz. Bilety na koncert otwarcia z udziałem artystki kojarzonej ze stylistyką bluesową rozeszły się jak świeże bułeczki. Martyna Jakubowicz wystąpi w Suwalskim Ośrodku Kultury razem ze swoimi przyjaciółmi ze sceny muzycznej. To będzie taki koncert podsumowujący 40-lecie działalności. Będzie to koncert, na którym pojawią się stare, znane utwory w wykonaniu pani Martyny Jakubowicz i jej przyjaciół. Będzie to taki specjalny koncert, w którym wystąpią goście, pan Jurek Styczyński, gitarzysta zespołu Jam, pan Wojciech Wagleski, pan Jan Gałach na skrzypcach. Będzie to taki koncert również dość specjalny, ponieważ cztery utwory będą specjalnie zaaranżowane, utwory z repertuaru pani Martyny Jakubowicz na orkiestrę i będą wspólnie wykonane z Suwalską Orkiestrą Kameralną. Niewykluczone, iż pojawi się też kilka utworów z najnowszej płyty artystki. Jutro nastąpi też otwarcie kolejnej już tablicy w Alei Gwiazd Bluesa. Organizatorzy przygotowali też happening bluesowy, połączony z koncertami czterech zespołów. Andy Abroben z Litwy, Hot Waters z Poznania, Piotr Nowak, były gitarzysta Nalepy z zespołem i na zakończenie Tom and the Tone Masters, zespół z zaprzyjaźnionego Grand Sound. Po koncercie otwarcia wieczorem w klubie Rosmarino koncert w hołdzie Jimiemu Hendrixowi. Hendrix Resurrection jest to taki trio, która gra utwory Jimi Hendrixa, połączone to jest z promocją książki pana Zdzisława Pająka właśnie o pierwszych latach działalności Jimi Hendrixa. A w piątek tradycyjnie festiwal rusza śniadaniami muzycznymi w pięciu klubach, koncertami na ulicy Chłodnej, placu Marii Konopnickiej i koncertami głównymi na dwóch dużych scenach w Parku Konstytucji. Koncerty główne już od godziny 18. Eddie Martin Blues Band, Fantastic Negrito, Rick Estrin and the Nightcats, no i gwiazda Doy Bramhall II, gitarzysta Ricka Claptona i Rogera Watersa. A po tych koncertach biletowane koncerty klubowe, również w pięciu klubach, tak jak wspomniałem, i mam nadzieję, że będą te koncerty kontynuowane do późnych godzin rannych. Nie wszystkie gwiazdy zagrają nam czystego bluesa, ale są to osobistości mocno kojarzone z bluesem. Gitarzysta Ricka Claptona grał z nim kilka tras też w tym roku, grał przed nim kilka koncertów w swoim składzie. Może to nie jest czysty blues, ale na pewno kojarzony z bluesem i z elementami bluesowymi. The Original Blues Brothers Band, zespół znany z filmu, trzy osoby z oryginalnego składu, także jest to na pewno znane przeboje typu Sweet Home Chicago. Także mam nadzieję i myślę, że na pewno usłyszymy te przeboje. Zespół w składzie 12-osobowym z sekcją rytmiczną, także myślę, że będzie to dość potężne brzmienie. Oprócz tego Joe Louis Walker to typowy gitarzysta bluesowy, zdobywca wielu nagród w tym Grammy. Są też wykonawcy blues rockowi z Anglii, zespół King King i gitarzysta Mike Anderson, także myślę, że każdy znajdzie coś tam dla siebie. Pozostaje nam życzyć, by wszyscy bawili się znakomicie. Thank you.